Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd działu odzieżowego. I tu już na samym początku mamy nowości, kurtki. To są takie przejściowe. Maksymalnie były do rozmiaru 46. Tak one się prezentują, te kurtki. Tutaj macie taki ściągacz w talii, kieszenie, dwie z przodu, na zamek. Oczywiście kaptur i z tyłu macie taki pasek przechodzący przez kaptur i przez plecy do samego końca. Jeżeli chodzi o materiał, jest dość cienki. Oczywiście to jest sztuczny taki poliester. Jeżeli chodzi o ogólne wykończenie tej kurtki, to gdzieniegdzie odstawały nitki. Ja tu wezmę, rozepnę tę kurtkę, bo jestem ciekawa, czy ma kieszenie wewnątrz. Tutaj z tej strony żadnej kieszonki nie ma. No i tutaj też. Trochę szkoda. I tutaj jeszcze widzę jakieś bluzeczki. Zaraz sprawdzimy. 25 zł, maksymalnie do rozmiaru XL. Taka różowa, cienka, bawełniana w takie wiśnie. Całkiem fajna ta bluzeczka. Ok, czyli te wisienki są tylko z przodu. I następne nowości. Bluza. Taka beżowa. Myszka Miki. I tutaj 50 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. Kieszenie takie kangurki, tutaj wewnątrz taki myszek, czyli dość ciepła. Całkiem fajnie się ona prezentuje, zaraz ja tutaj pokażę z tyłu. Kaptur, ten kaptur już nie ma tego myszka wewnątrz, tylko jest zwykły materiał. Ale ogólnie, jeżeli patrzę na te wykończenie, wykonanie, bardzo ładna. Ta bluza, tylko jeden kolor. Kolejną nowością takie torebki. Średni rozmiar, zwykła czarna na długi pasek. Wewnątrz tylko jedna kieszeń, nie zasuwana na suwach, taka zwykła. Cena 35 zł za taką torebkę, uważam, że całkiem ok. Dodatkowo taka jakby bluzeczka, sweterek wiskozowa w paseczki. 35 zł, przemiły materiał. Uważam, że fajny jest ten sweterek. Kolejnymi nowościami są takie zestawy piżamowe. Tutaj na samej górze 35 zł. Widzicie, jest to taka bluzeczka z krótkimi spodenkami. Tutaj na dole taka koronka. Tak prezentują się spodenki. Jest to bawełna, chociaż powiem Wam, że w dotyku nie jest zbyt przyjemna. Nie wiem dlaczego, ale jest to naprawdę taka dziwna bawełna. No i tak wygląda ta koronka z bliska. Tutaj taka koszula nocna. 20 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. Tutaj kolejna koszula nocna. 25 zł, też maksymalnie do rozmiaru XXL. Ta koszula oczywiście z bawełny. Kolejny zestaw. Tutaj takie rysunki jakby plażowe, rozgwiazda, jakieś muszle, kolor taki właśnie też miętowy, krótkie spodenki, troszeczkę w jaśniejszym kolorze tej zieleni i tutaj też wykonana ze 100% bawełny. Jeszcze pokażę cenę, 20 zł maksymalnie do rozmiaru XL i tutaj od razu powiem, że ta bluzeczka jest na ramionczka. To jeszcze tutaj pokażę. Takie cienkie, zwykłe ramionczka. I kolejny zestaw do spania z takim misiem z przodu. I ten zestaw kosztuje 35 zł, maksymalnie do rozmiaru XL. Bawełna. Tutaj taki ten misiek jest takim nadrukiem jakby. I do kompletu są długie spodnie w kolorze takim różowym. Te spodnie, szczerze mówiąc, jakoś nie pasują mi do tego kompletu, nie wiem dlaczego. Jakoś to uważam, że jest dziwne połączenie. Jeszcze pokażę tutaj wzór, takie serduszka i kropeczki. Teraz przejdziemy na dział męski. Tutaj z nowości zauważyłam takie spodnie dresowe. Jeżeli chodzi o skład, tutaj więcej jest poliestru niż bawełny. Bawełny bodajże tylko 30%. Teraz pokazuję tutaj cenę 40 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL i muszę Wam powiedzieć, że to są jedyne spodnie, które są bardzo długie, tak więc
dla wysokich facetów, jak znalazł. Też jeżeli chodzi o wykonanie, w miarę ok, nie wyglądają jakoś zbytnio tandetnie. No jeżeli chodzi tylko o ten skład, no to tak jak powiedziałam, większość poliester. Do tego taka bluza, też wykonana z poliestru, cena 50 zł. Jeżeli chodzi o wykonanie, też uważam, że jest w miarę ok. Tutaj takie lampasy na ramionach, kaptur, połączenie czarnego i takiego szarego koloru. Tak ona ogólnie wygląda. Tak jak powiedziałam, materiał sam poliester, suwak też w miarę ok. Następna nowość, taka kurtka przejściowa. Z daleka wyglądała ok, ale jeżeli chodzi o materiał, on jest bardzo dziwny. Taki jakby sztywny plastik, nie wiem do końca jak to nazwać, granatowa. Tutaj ma kieszenie, z tyłu też taka zwykła, normalna. Gdyby nie ten materiał, uważam, że całkiem fajna kurtka. No jeszcze wewnątrz też nie ma żadnych kieszeni, niestety. I teraz na dziale dziecięcym też troszeczkę nowości, coś co mi od razu wpadło w oko. Na początku mamy taką kurteczkę przejściową i cena tej kurtki jest to kwota 40 zł. Wewnątrz ona ma takie ocieplenie, tutaj ściągacz, no i kurteczka z kapturem. Całkiem fajna. Następną nowością, której jeszcze nie widziałam, była ta sukieneczka w kolorze różowym z takim tiulem. Zaraz tutaj sprawdzimy cenę. I jest to kwota 25 zł, tak więc uważam, że bardzo fajna cena, bo sukienka naprawdę bardzo fajnie się prezentuje na żywo. Następną nowością będzie tutaj taka, no nie wiem jak to nazwać, kurteczka w stylu szanelki. Cudnie to wygląda na żywo. Zapasowy guzik ogólnie w kształcie takiego serduszka perłowego. No to coś naprawdę skradło moje serce. Tak jak powiedziałam, na żywo wygląda po prostu przecudownie. I to jeszcze nie wszystko, bo pokażę te plecaki, które też są bardzo popularne. One są wykonane z takiego jakby plastiku, ale ten plastik jest taki bardzo miękki, przyjemny w dotyku. 40 zł. Średni rozmiar jest tego plecaka. No i w ten sposób się on prezentuje. Jeszcze na koniec Wam tutaj podam ten kod produktu, jakby kogoś interesował. I to tyle w tym przeglądzie. Dziękuję i pa, pa!